Dzień dobry widzowie, witam was. Cześć, tak jak mówię, mogę... Tej części twarzy jeszcze nie czuję, więc... Więc proszę mieć to na uwadze, że mogę mówić jak lekko upośledzony. Dzisiaj lekko będę nieuczesanił, ale to tylko przez pierwszą godzinę, bo tutaj ta część twarzy mi nie działa. Kiedy stanowiska? Stanowiska będą w lutym przyszłego roku dopiero, więc to jeszcze dużo czasu i sytuacja ze stanowiskami będzie wyglądała... Ale dziwnie, się mówi, jak nie czuję połowy twarzy. Sytuacja wygląda tak, że pojawi się kanał, on się będzie nazywał Stanowiska, tak, no bardzo oryginalna nazwa, i tam od godziny tam powiedzmy północy w jakiś dzień, to do daty jeszcze ustalimy, przez pierwsze 24 godziny subskrybenci Twitch.tv/Michel będą mieli pierwszeństwo. Ale I widzowie, którzy mają suba, będą mogli przez 24 godziny, będą mogli pierwsi przesłać swoje zgłoszenie, a potem dopiero plebs bez suba. No, ale kurwa, twarzy nie czuję, to... Więc to jeszcze dużo czasu, na spokojnie. Jeszcze tam i tak, jeszcze między stanowiskami to jeszcze będą oceny, chyba choinek też będą. Koło grudnia, więc to na spokojnie, bez problemu. Zamawiamy, UPO Scandal. A to wiem, to są świeczki Davida Tybiskiego Zadymiarza, tak? Tak. Świeca sojowa o zapachu maliny. Dobrze, a powiedzcie mi, bo ja się nie znam. Kurwa, ale mnie wkurwa. Ja to znieczulenie, ty. Powiedzcie mi, czym się różni, bo ja nie mam pojęcia, czym się różni świeca sojowa od świecy woskowej? Zdrowsza dla płuc? Co ty gadasz, czekaj, to chcesz mi powiedzieć, że jak my sobie w domu palimy świeczkę normalnie woskową, to my to tak jakbyśmy palili papierosa, że to jest palenie bierne i w ogóle wdychamy kurwa czad i inne takie gówna? Zagwózdka. No ale no dobra. Czym jest zapach Amber Giat, kurwa? Chodzi o tą Amber Gold, tych co jeli na franki, czy chodzi o Amber, tą co srała na łóżko tego Johnny'ego Deppa? Amber. Bursztyn. Jak kurwa pachnie bursztyn, ty? Jak pachnie bursztyn? Delikatny, ledwie wytuwalny, balsamiczny, drzewny zapach z elementami drzekciu, smoły i glaków. Aha. Czyli to jest taki zapach jak pachnie choinka, tak? Jak przyniosę z stacji benzynowej choinkę, jak kupię, to pachnie takim drzewem trochę. No to nawet spoko. Tajemniczy błysk i migające żarówki. Co wydarzyło się w nocy w Olsztynie? Oho, jakieś UFO mamy? Co ty gadasz, że mamy UFO w Olsztynie? Pokaż, mamy UFO? Ty, co jest? Poczekaj, a co to jest za ulica? Aha, dobra, wiem, to jest na obwodnicy ziomek jedzie. No, 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 już wiem, to jest obok tego. Obok oczyszczalni tych ścieków i takich domków letniskowych. Ta Wodkan to się nazywa chyba. Fajna, oryginalna nazwa, co? Nazwali widzowie Wodkan od a kanalizacja. Kurwa, ale mądre. Co jest, kurwa, tak czy siak? Ej, nie mam pojęcia, nie widziałem tego. I co to, UFO? 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 Próbujemy wyjaśnić przyczynę nocnych rewelacji, które zelektryzowały Olsztynian. Problem jest taki, że nie mogę potwierdzić, czy to było, bo u mnie jest 2/4/7 zawinięta roleta. Więc ja nie mogę potwierdzić. I wiesz też, czemu nie mogę potwierdzić? Ja nic nie potwierdzam. Ja nic nie potwierdzam. Śmierć kurwa konfidentom. Śmierć konfidentom. Kurwa, oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Więc ja nic nie potwierdzam tak czy siak, czy to się stało, czy nie. Ale kurwa, no nie wiem, może... Nie wiem, kurwa. Piszemy historię, widzowie. Piszemy historię. Wiecie, co jest dla mnie popierdolone, jeżeli chodzi o buddystę? Że wszyscy, którzy mówili, że on prędzej czy później spierdoli, to mieli rację, kurwa. Bo podobno, gdzieś przeczytałem na Twitterze, to nie jest rzetelne źródło jak najbardziej, więc bierzcie to, kurwa, z przymrużeniem oka. Ale podobno on miał w planach zrobić tą loterię i iść do Hiszpanii, no ale niestety nie pekendo. Więc beka w chuj. Dla mnie jest beka w chuj. Kurwa, ty, no w chuj mnie to, że ja nie czuję tej części twarzy. Kubańczyk z filmem wspierającym Buddę. A co, Kubańczyk też pi***li kurwa fakturki na VAT, że tak wspiera buddystę, czy o co chodzi? No ty, to byś kurwa głupi. W sensie, no nie wiem, no dobrze, jakby wiecie, z jednej strony fajnie, że wspiera ziomka i jest za nim nieważne co, ale no... No kur...
No, ziomek jest kryminalistą, no CBŚ nie przychodzi dla ludzi dla beki, nie? Kurwa, współczuję temu ziomkowi w becie, bo chciały pewnie kurwa dać tym lewym pasem, a to jakieś kurwa na motocyklach tutaj się kurwa ciągnął. Ziomki weź, jak to było? Lewy pas to nie jest kurwa wieniec różańcowy, kurwa, Ćwun jebany degenerat, powiązany z Kruszwilem, który stykał się końcówkami z Megakotem. Będzie tu bronił słupa i oszusta finansowego. Za te przećpane oczka to zjebańczykowi też powinni wjechać śledczy, bo więcej gramów mefy na kwadracie niż sprzedanych płyt. Jaka totalna masakracja w wykonaniu Dominika, kurwa. O co tu chodzi, ty? O co tu chodzi? Za to Michale. Dawaj. Gdy wypłata jest za mała, Michałowi staje pała. Tak. Czekaj, co? Jak wypłata? Wypłata jest za mała, Michałowi staje pała. Nie rozumiem. Za bochenek chleba, Michał zajdzie tam, gdzie trzeba. Zajdę jak najbardziej. Za puszkę coli, Michał ulży ci do woli. O, to jest nawet fajne, podoba mi się. Nie pamiętam. Nie pamiętam. To jest ten ziomek, który streamuje GTA RP na tych takich serwerach małych na TikToku? Na TikToku z policjantką? Chyba ta... Oh, ale mnie f***a to znieczulenie, ty. Nie zaraz. Jesteś złamana jak ja. Czy to jest jakieś nawiązanie, że typiarce połamał żebra, kurwa, soccer kickiem? To czekaj, chłop napi***ał dziewczynę, która była w ogóle chyba nieletnia. Pluł na nią, kurwa, mówił, żeby wypi***ała i tak dalej. I wraca z takim gównem. Grubo. Warto było czekać rok. Dobra, chyba mi wystarczy. Gdzie jest ta druga? Tu jest ta druga? Kurwa. Nie wiem, widzowie, czy to jest jakiś już wpływ mainstreamowych marketingowych systemów, ale chyba kurwa już bym wolał na pętli modelek słuchać niż tego gówna, które ma być pseudoartystyczne, widzowie, jeżeli mam być z wami kurwa szczery. Myślicie, że nagra nutkę z gąciarzem? Takie combo sobie zrobią razem. O. Teraz na kurwa nawet, to jeszcze czekaj, można remixa zrobić. Chciałem prawdziwej, akurat jak mówię o prawdziwej, to jakoś ręka sama o stół p***ła. Taki już odruch ma, jak tylko o kobietach myśli, zobacz. Chciałem prawdziwej. Je, tak samo typiarkę po jelitach na p***u. Nie no k***a, no nie wiem, no nie wiem, nie wiem, pokaż mi te komentarze. Niektórzy mówią, że zrobił ch***go bita, a bita to była jego dziewczyna. Gargamel, fajna bluza, skąd masz? Mojej dziewczynie, no spoka, bluzę skąd masz? O k***a, 15k like, chłopco ratio dostał pod filmem. Nazwałeś płytę 7 lat nieszczęścia, tłukłeś dziewczynę, nie lustro. A wstrychując do tego, jak k***owym człowiekiem jest Gargamel, to nutka w sumie też całkiem k***a. Podoba mi się bardzo, że wszystkie techniki stosowane w komentarzach pochodzą z roastów Gargamela. Znaczy wiecie co, powiem wam tak, no cap, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, jak on na przykład siedzi i czyta te komentarze, to bardziej go boli to, że ludziom się nie podoba jego muza, niż to, że kobiety napi***ą. Jestem tego prawie pewien. Ty k***a, a to jest najważniejsze pytanie. Czego on k***a oczekiwał w momencie, gdy w ogóle wypuszczał ten utwór, przepraszam bardzo. Czego on oczekiwał, że co ludzie zrobią? Że ludzie powiedzą k***a, ale banger, zmieniam opinię na jego temat, znowu jest spoko ziomkiem? Czy czego on się spodziewał k***a, że zapomną? No właśnie nie wiem. Mi się wydaje, że chyba przewidziałem trochę. Znaczy to każdy przewidział, nie? Jeż zapomnieli, można wrócić z muzyczką. Ale nie, tak serio jestem ciekaw. Co on k***a se myślał? Co on se k***a myślał w tym wszystkim? Poradnik, jak poderwać niezłe cizie. Dawaj. Hej, piękne. A lajcie. No. Irel. Imiona dla prawdziwych sigli. Teresa. Uszula. Krzysiu. Ja pierdolę. Znowu daję głos na ośkę, MIC to mój ziomeczek. Znowu idę capo do ceno, bo kaska jest mym targetem. Otóż znowu to samo się dzieje, pakwit uleczę lekiem. Stany zwyrażą jak taser, ale się wybudzić nie chcę.